Cześć wszystkim, dzień dobry. Jest sobota i teraz, zanim materiał zostanie zrealizowany, mam do Was jedną prośbę, bo jest to odcinek dla mnie trudny i chciałbym, abyśmy z niego wyciągnęli wszyscy lekcje, aby posłużył on jako pewne doświadczenie, które gdzieś tam możecie nabyć, albo posłużył Wam jako stwierdzenie, że czasami, jeżeli Wam wydaje się, że w życiu jest źle, to może być gorzej. Chciałbym jedną rzecz, i tylko to jest warunek tego, że wypuszczę ten odcinek i mam nadzieję, że się zachowamy wszyscy odpowiednio. Nie osądzajmy nikogo. Błagam, nie piszmy w komentarzach, nie obrażajmy, dlatego że ja mogę już zrealizować. Minęło już wiele lat, żeby opowiedzieć Wam tą historię. Ja się jej nie wstydzę. W ogóle się jej nie wstydzę, czyli czas, bardzo krótki epizod w moim życiu, kiedy byłem no dosłownie bezdomnym, tak, bez niczego, ale no uszanujmy. W związku z tym chciałbym, abyśmy wybrali się na wycieczkę do pewnego miejsca gdzieś tam w Gdańsku. Jestem teraz z Wami w Kościerzynie sam. A jeżeli nie uda mi się dostać w tamto miejsce, żeby Wam to pokazać tak organoleptycznie, to mam jeszcze zdjęcia, więc opowiem wszystko raczej, jak będziemy na miejscu. Przede mną godzina drogi i mam nadzieję, że uda mi się zmontować ten materiał tak, aby jeszcze dzisiaj wyszedł, no bo chciałbym z Wami vlogi już potem robić normalne, trochę o okładach, trochę o innych rzeczach. Powiem tak, na to, kim jesteśmy w obecnej formie, składa się milion rzeczy. Niechaj to będzie taki wstęp. Milion sytuacji, milion wydarzeń. Milion wydarzeń negatywnych, milion wydarzeń pozytywnych buduje naszą osobowość. Osobowość, którą jesteśmy teraz. I za każdym razem, kiedy powtórzymy sobie, że ja bym w życiu, gdybym mógł cofnąć czas, to zmieniłbym to i to, to pomyślcie sobie, że dziś byśmy nie byli tymi, kim jesteśmy, lub nie doszlibyśmy do tego, co mamy. I nie ma sensu. Po prostu każde negatywne doświadczenie wpisujmy sobie w rubryce in plus, otwierajmy nowy rozdział książki, nie wyrywajmy stron, bo się nie da wyrywać. I niech to buduje nasz kręgosłup. Taki, że wiecie, spadnę, jestem na kopytach, krwawią mi kolana, podniosę się, zacisnę zęby i pójdę dalej, tym bardziej, że obecnie bardzo wielu z nas przeżywa i przeżyje kryzys finansowy i inny, więc skończmy sobie pieprzyć. I zabieram Was w bardzo smutną historię, niestety prawdziwą. Dobra, dojechałem na miejsce. Może najpierw opowiem tą krótką historię przed wstęp. Kurwa, denerwuję się jak... Nie pytajcie, nie byłem tutaj kupę lat. Poza tym nie chciałbym spotkać nikogo z rodziny, a jest takie prawdopodobieństwo, a ich też już nie widziałem parę lat i nie mam ochoty ich oglądać. Historia zaczęła się w 2008 roku, a mianowicie wtedy, kiedy się hajtnąłem, kiedy kupiłem mieszkanie. Jedyna możliwość, żeby kupić mieszkanie, to był kredyt we frankach, bo tylko taką zdolność miałem wtedy, kredyty we frankach były tańsze. No i co? Kupiłem mieszkanie, hajtnąłem się, w dzień przewalutowania kasy, czyli wypłaty kredytu, frank spadł, więc byłem stratny 20 tysięcy na sam remont. No i tak się zaczęła napędzać lawina, ona napędzała się, ten kryzys gospodarczy, 8, 9, 10 rok, ja pracowałem na magazynie gdzieś tam jako menadżer, do tego zarządzałem jakimś tam zespołem, dorabiałem na taksówce, wiodło jak się wiodło do 11 roku, w 11 roku stwierdziłem, że już jestem tak uduszony finansowo, małżeństwo też się nie układało, no i padła decyzja, na początku roku spotkałem się pierwszy raz w życiu z rodziną w takiej formie, najbliższą, i powiedziałem, że ja nie dam rady, ja się duszę finansowo, no i muszę zrobić separację, chcę wynająć to mieszkanie, żeby samo się pospłacało, no i poprosiłem o jedną rzecz, czy naprawdę w razie potrzeby, jak będzie wojna, to będę mógł zamieszkać na 2, max 3 miesiące, bo taki był plan, żeby się odkuć, bo nie miałem za co spłacać kredytów, ja musiałem wybierać, co ja dzisiaj zapłacę. Czy ZUS, czy to, czy tamto, no po prostu na własne życzenie musiałem ponieść tego konsekwencje i usłyszałem deklarację, że tak, jasne, spoko, jak będzie trzeba, to dostaniesz tą pomoc. No i wszystko miało nastąpić w kwietniu 2011 roku, czyli 9 lat temu, no prawie 9 lat temu, aż do momentu, kiedy już miałem podpisaną umowę na wynajem mojego mieszkania, zrobiłem separację. Jeszcze nie była żona, się wyprowadziła, poszła sobie mieszkać gdzieś tam do rodziców na domek.
A ja dostałem telefon, że wiesz co, kurwa, to tak nie wiem, czy to dobrze, żebyś się wprowadzał. No to po co, to tylko kłopoty i w ogóle. Jak ja to usłyszałem, coś kurwa we mnie pękło i ja nic nie powiedziałem. Ja powiedziałem okej, ja sobie poradzę. Ja naprawdę sobie poradzę, dziękuję. I jeszcze w tym 9 roku, czyli 2 lata wcześniej, kupiłem działkę na ogródkach działkowych, takie, żeby mieć swoje. Dlatego może mam świra na punkcie działek, że bardzo lubię mieć działkę swoje, mieszkać, wiecie, to taki dla mnie był zalążek, działka w mieście, a jednak, no, jednak jest to działka, jest to coś waszego, fajnie można odpocząć od blokowiska. I w pewnym momencie, w ułamku sekundy, zdałem sobie sprawę, że nie mogę powiedzieć już, że przepraszam, zrywam umowę. Ja nie miałem za co spłacać kredytu. To była jedyna sytuacja, żeby hipoteki mi nie zabrano, żeby wszystko się odbyło. To była jedyna sytuacja, żebym zamieszkał. Gdziekolwiek. I została mi tylko działka. Właśnie. Zabiorę was tam. Tak się tu wchodziło. Znaczy ja w ogóle nie wiem, czy to jeszcze istnieje, bo ktoś to kupił w 11 czy 12, 12 roku ode mnie. No ale taki trochę underground, ale to był mój underground, tu żyłem. No to siup łysy. Nawet brama otwarta. Tu kiedyś były ścieżki wszędzie. Sam je robiłem właśnie z takim białym gresem. To było pierwsze oczko wodne. Te buchszpanki to były takie maluśkie, jak ja to sadziłem wszystko. Rollbordery. Tu jeszcze była wiśnia japońska. To kojarzę, ale ktoś ją wykopał. Ja kupiłem tą działkę. To altanka. Kupiłem, przejąłem. Była dotąd. Ta część została dobudowana. Jestem tu pierwszy raz od nie wiem ilu lat. Zaraz mnie mogą sąsiedzi pogonić. No ale trudno. Tu się deszczówkę zbierało do podlewania ogródka. To wszystko urosło. Niestety widzę zamknięte wszystko na kłódkę. Tak, to była toaleta. Nic nie widać. Generalnie w tym budynku na początku kwietnia 2011 roku, kiedy było jeszcze zimno, kiedy było jeszcze naprawdę z dupy, to były gołe deski. Ze szparami takimi to były gołe deski. Musiałem zamieszkać. Bez wody, bez prądu, bez toalety, bez niczego. Pierwsza noc uświadomiła mi, że tak naprawdę, kurwa, jestem w tym momencie bezdomnym. Spałem pod stertą kołder, za tymi deskami, przy minus 5-6 stopniach. Obudziłem się rano jak z krzyża zdjęty, pojechałem do pracy, po drodze jeszcze się rozryczałem kilka razy. Ja się czułem jak gówno, ja nie wiedziałem, jak ja przeżyłem tą noc. Chłopaki z pracy wiedzieli, co się święci, co się dzieje, a ja nie dałem po sobie poznać. W jeden dzień się zorganizowali, przekopali całą tą drogę, którą szliśmy. Ja razem z nimi położyli kabel. Podłączono mi ten kabel za zgodą tutaj. Miałem ogrzewanie. Nadal miałem dziury w ścianach. Zobaczcie. Takie dziury w ścianach. I tak się żyło. Miałem dziury w ścianach, ale miałem ogrzewanie. Nie miałem pieniędzy. Miałem pieniędzy tylko na bieżące egzystowanie. I na nic więcej. Po tygodniu takiego życia,
Czyli dalej może z 5 stopni miałem w środku 6, bo przecież ciepło uciekało, mimo że grzejnik grzał. Główna księgowa wiedziała o całej sytuacji. Budowała dom. Oni wtedy dali mi wełnę, oni dali mi płyty, karton, gips. Tu się znaleźli ludzie przychylni, pomogli mi, to w jeden dzień ocieplili. Wiedziałem, że najbliższe miesiące będę tak żył. Potem jeżdżąc co parę dni, przywożąc kilkadziesiąt baniaków wody, parę kilometrów stąd trzeba było brać, trzeba było mieć toaletę. Moja łazienka i toaleta za ostatnie pieniądze, za 800 zł wtedy, udało się uzbierać, pożyczyć. To była moja toaleta w kwietniu. Tu trzeba było się umyć. I tu trzeba było się załatwić. No, ale się żyło, bo jakie miałem inne wyjście. Pierwszej nocy, kiedy tak zamarzłem, pomyślałem sobie jedną rzecz. Że nie ma na kogo w życiu liczyć. Ja, gdybym miał dziecko, ja bym w życiu nie dopuścił, od ryja bym se odjął i dał, żeby spało jak bezdomne i zamarzło? Ja nie miałem pretensji. Absolutnie. Ja zamknąłem mordę, zagryzłem język i nic nie powiedziałem. Przez lata trzymałem to w sobie. Bo jednak nie każdy wiedział o tej sytuacji, że taka była. Spadam stąd, dokończę tą historię. Bo się źle czuję tutaj. Wybaczcie, dokończą w samochodzie. Powiem wam, chujowe uczucie. No ale idąc dalej. Po tym jak już ocieplone było, jak tu wszyscy dobrzy ludzie pomogli, poznałem mnóstwo fajnych osób. Naprawdę zajebistych osób, które wtedy w życiu mi pomogły. Ja nie miałem pretensji do nikogo, bo przecież sam byłem kowalem swojego losu. To ja, rozwodząc się, wziąłem kredyt hipoteczny, 130 albo 140 tysięcy innych pobocznych, bo przecież spłacało się kredyt kredytem. Do tego stopnia banki w tamtych latach dopuszczały, a człowiek po prostu chciał żyć godnie. Powaliło się wszystko i tyle. Była żona też wzięła ze sobą część kredytów, taką mniejszą. I tyle. Do maja cierpiałem mocno, srogo psychicznie, byłem przetyrany. Ładnie była działka zrobiona, wszystko było ładnie, ale to była szopka. Żyłem ze świadomością, że mieszkam jak bezdomny. Myję się bez bieżącej wody, załatwiam się, no jest jak jest, nie? I powiem wam, przeżyłem maj, przeżyłem czerwiec, nadeszło lato. To już były fajne chwile, tutaj z ludźmi imprezowało się, jakby weekend wolny, działka, fajnie, chill out. Lipiec, sierpień, zacząłem się odkuwać. Na wrzesień już byłem odkuty. Co ciekawe, w międzyczasie utrzymywałem kontakt. Ja nie powiedziałem, ja się nie żaliłem. Ja miałem to w dupie. Stwierdziłem, że skoro taka była decyzja, skoro to jest problem nagle przyjąć mnie pod skrzydła, trudno. Latami to gnoiłem sobie. I nauczyło mnie to, że życie jest, o, stryk. Wyobrażacie sobie sytuację, gdzie ostatecznie rozwijacie się. Dobra praca, na taksówce dorabiałem, mieszkanie kupiłem, fakt, że w kredyt, ok. Miałem swoje 34, ładnie zrobione, bordowe. O. Żyło się, realizowało się. I nagle nie macie gdzie mieszkać. Idziecie spać do szopki narzędziowej. To pomieszczenie tam dobudowane miało może 8 metrów kwadratowych. Tam weszło łóżko, jedna komoda, a w przedsionku, który zaadaptowałem, który był szopką na narzędzia de facto przez poprzednich właścicieli, zrobiłem sobie kuchnię. Dwa palniki, mała butla z gazem. Oczywiście na żarcie miałem tyle, co z taksówki zarobiłem. Spłacałem ZUS-y, spłacałem raty. Uzupełniałem zaległości. We wrześniu opuściłem działkę. Wynająłem sobie taniej w tej samej dzielnicy, gdzie miałem na Żabiance mieszkanie. Dlatego, że u mnie rata była kolosalna. Fakt, że udało się to studentom wynająć. We frankach wszystko podskoczyło. Ale to było 1300 zł raty, opłaty i wszystko. To było z 1800 zł. Mnie na to nie stać było. Mi się bardziej opłacało za kupę kasy mniej wynająć zdewastowaną kawalerkę i tam sobie żyć. Bo jeszcze byłem miesięcznie kilkaset złotych do przodu. I
żyłem, pracowałem, resztę historii potem wam już opowiadałem i dla mnie to nie jest żaden wstyd. Jest mi gdzieś wewnętrznie przykro, nie? Że tak się stało, że w czasie, kiedy wydaje się, że można liczyć na najbliższych, to chuja można liczyć. Ja jestem takim człowiekiem, że mimo wszystko, mimo tego złego i tak dalej, ja się nigdy nie poddaję. A o kota się martwi, jak na noc nie wróci, żeby mu kurwa zimno nie było. I mimo, że duży, dorosły facet, to tyle, co ja nocy tu przeryczałem, nie zliczę tego. Nie zliczę, ale stwierdziłem, że to tak ma być, nie mogę z tym walczyć. Będzie dobrze. Nie poddawaj się, łysy, idź do przodu. I szedłem. 11, 12, 13 rok. Odkuwałem się po kolei. Kupiłem tą działkę w Gostomku. Może kiedyś opowiem wam tą ciekawą historię. Może kiedyś. Dlaczego w ogóle nie utrzymuję kontaktu? Bo to jest grubsza historia chyba niż tutaj. No ale jestem tego założenia, że nie mogłem się złościć wtedy. Już sam sobie byłem winny. Natomiast uważam, gdy dzisiaj żyję, że to nie mnie sumienie wtedy powinno szarpać, tylko innych. I to inni będą mieli problem z sumieniem. I to innych los za takie czyny rozliczy. Chodźcie, dokończę ten materiał w filmie, się trochę uspokoję, bo kurwa ręce mi się trzęsą. Każdy z nas ma jakieś trudne epizody. Ja mam jeszcze epizod sprzed wielu, wielu, wielu więcej lat. Zaraz tak naprawdę sprzed ponad półtorej dekady. Gdzie bardzo bliska mi osoba, z którą byłem, zmarła mi na rękach. I było dużo chujowych sytuacji. Ale takie motto never give up, w tym nigdy się nie poddawaj, ma zastosowanie, więc pozwolicie, że dokończę tą historię w warsztacie. Doilustruję oczywiście to zdjęciami, więc mam nadzieję, że przy montażu będzie fajnie. No i zobaczymy. No już jestem w firmie, więc trzeba by zrobić podsumowanie, bo chcę to złożyć dzisiaj. Czego uczą nas takie historie? Powiem wam tak szczerze, bo cały czas próbuję myśli zebrać, bo trochę rozwalony jestem tą sytuacją. Myślałem, że troszkę mocniejszy jestem psychicznie. Że mniej mną zatelepię. Natomiast nigdy chyba nie należy się poddawać i przede wszystkim dążyć do celu. I gdyby ktoś z was myślał, że ma źle, bo nie starcza mu od pierwszego do pierwszego, gdyby ktoś z was w tych trudnych czasach, które teraz nastały, miał problem z działalnością, nie miał pracy, to wiedzcie, że nie należy się poddawać i trzeba walczyć. Teoretycznie nie powinniśmy doprowadzać do sytuacji takiej, w której wybieramy, co spłacimy. Czy zapłacimy raty za mieszkanie, albo za jakiś kredyt, który mamy obok, albo zapłacimy ZUS. No nie, ale tego to się sami powinniśmy nauczyć na własnej dupie. Natomiast nikomu oczywiście nie życzę takiej sytuacji. Było jeszcze dużo zwrotów, o których kiedyś wam opowiem. Były jeszcze jakieś inne dziwne historie, które skierunkowały osobowość, jaka jest. Sami dobrze wiecie, od ilu lat jestem z wami na antenie. Jakby źle nie było, tak jak dzisiaj na przykład znowu mi się zrobiła remisja tego chrupska, które tak naprawdę jest nieuleczalne, a kiedy ma się zły okres, tak to nazwijmy w życiu, to trzeba walić antybiotykiem i tyle. Nie chcę mi się o tym gadać, ale dałem radę was zabrać na wycieczkę wstecz i porozmawiać z wami o tym wszystkim. Moja prośba jest taka, że nie oceniajcie nikogo w komentarzach. Los sam osądzi. Karma wraca, a wy pamiętajcie, że to wy sterujecie swoim życiem. I niezależnie jak bardzo by złe było, to starajcie się robić tak, żeby było lepsze. Pamiętajcie, że zawsze znajdą się ludzie, którzy będą chcieli dla was dobrze, będą chcieli wam pomóc. Dla mnie wtedy tak samo. To był jeden z najfajniejszych okresów, mimo tego złego. Spotkałem taką masę sympatycznych ludzi, że te wszystkie grille, te wszystkie imprezy tam zakrapiane, to było naprawdę fajnie. Biednie, ale naprawdę fajnie i dobro wraca. Dlatego należy sobie pomagać.
Należy się szanować przede wszystkim. W poniedziałek wrócę do Was z jakimś vlogiem. Chcecie? No właśnie. To kciuk w górę. A udostępniajcie to. Niech ludzie wiedzą i nie ma co się żalić. Trzeba podnieść głowę i iść do przodu. A ta historia to nie jest pamiętnik łysego. To jest przykład, że nawet jak się bardzo źle będzie działo, to można z tego wszystkiego wyjść i do czegoś dojść. I tyle. Inspiracja, odwaga, to tylko dzięki Wam się przezwyciężam w takich rzeczach. Z drugiej strony, przed czym mam się nie przezwyciężać, no przecież to się stało, to się nie zakopie. Fakt, że nie chciałbym, żeby ktoś z Was to przeżył, a na pewno ktoś z Was podobną sytuację przeżył. Natomiast od definicji bezdomności, to jest właśnie definicja bezdomności, kiedy zdajesz sobie sprawę, że gdybym nie miał tej działki, no to gdzieś bym musiał spać, w tym samochodzie spał. I może by cieplej było. Chociaż też były noce, zanim ociepliłem, że uciekałem do auta spać. I się budziłem w aucie na przykład, nie? No i tyle. Mam nadzieję, że czegoś wszystkiego nas ten materiał nauczy. Więcej dystansu do siebie, więcej pokory, mniej krytyki, bo w świecie twórców, kiedy tworzę, krytyka, im jestem większy, tym jest czymś na porządku dziennym. Przykład tej Hondy, gdzie ktoś ostatnio próbował disować timelapsy, na których nie wszystko widać, a nawet mi się nie chciało odpowiadać. Czy krytyka ludzi, czy jak śmiesz? No jak śmie? Jest? Jest. W tygodniu odpali. Piszcie, co byście chcieli we vlogach oglądać. Na pewno się pojawi jeszcze w tym tygodniu modelarstwo. Pewnie słońce przepala, sorry. No za wszystkie błędy montażowe, przepraszam, montowałem to ja, nie Stanisław. Nie chciałem go już dzisiaj obciążać w weekend. Siedźcie w domach. Jak nie musicie, to nie wychodźcie. Ja postaram się Wam dotrzymać towarzystwa. Trochę mi smutno, ale zarazem lżej, że można czasami zrzucić takie gówno z siebie. No, to cześć.